Zapraszamy na magazyn Hola Polonia, Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej. Dziś w programie interaktywny pomnik Chopina w Rio de Janeiro, konsul honorowy RP w argentyńskiej Oberze, książka o polskiej emigracji do Brazylii. Jak zamknęłam oczy i słuchałam, to miałam wrażenie, jakbym grała na prawdziwym fortepianie. Trudno chyba o lepszą reklamę kolejnej ławeczki Chopina w Brazylii niż ta w wykonaniu młodej pianistki z Rio de Janeiro. Dlatego kolejną naszą południowoamerykańską podróż zaczynamy przy akompaniamencie tej samej muzyki, z którą kończyliśmy poprzednią. Ławeczka genialnego Polaka w Kurytybie była przed tygodniem pretekstem do rozmowy z ambasadorem jego muzyki Rafałem Łuszczewskim. Dziś przekonają się Państwo, jak dużą popularnością cieszy się taki sam interaktywny pomnik Chopina oddany właśnie do użytku w światowej stolicy karnawału. Bez wątpienia to świetny pomysł, aby tutaj zainstalować ławeczkę i w taki sposób promować polską kulturę. To krótka, ale dobra recenzja pomysłu zainstalowania drugiej w Brazylii ławeczki Chopina właśnie w Rio de Janeiro. Celem projektu jest przede wszystkim promocja polskiej kultury i historii. Dodatkowo ławeczka może znakomicie urozmaicić czas osobom odwiedzającym ogród botaniczny. Ogród wyjątkowy, otwarty w 1822 roku, jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Rio. Muzyka Fryderyka Chopina jest ponadczasowa i świetnie komponuje się z pejzażem ogrodu botanicznego. Ponadto ambasada chciała w ten sposób uhonorować Polonię w Brazylii. Finalizacja tego przedsięwzięcia nie należała do najprostszych, ponieważ ławeczka została wykonana przez polskiego producenta na miejscu w Polsce, a następnie została przetransportowana na statku do Rio de Janeiro. Wysiłek się opłacił, bo obok Chopina trudno przejść obojętnie. O ławeczce dowiedziałam się z mediów społecznościowych. Chopina i jego historię znam mniej niż bym chciała. Wiem natomiast, że był naprawdę niesamowitym kompozytorem. Pomysł bardzo dobry. Propagowanie Chopina, bardzo dobry pomysł. A jak jeszcze jest parę utworów przy okazji można wysłuchać, to jeszcze lepiej. Nie pamiętam, czy po raz pierwszy usłyszałem o ławeczce w telewizji czy mediach społecznościowych, ale najpierw zacząłem się poważnie martwić. Martwić o to, czy Brazylijczycy zrozumieją i z szacunkiem podejdą do tego symbolu. Polacy są w tej kwestii dużo bardziej optymistyczni. Ich zdaniem Chopina nie da się nie lubić. Jak najbardziej. Brazylijczycy to bardzo kulturalny naród i przypuszczam, że jeśli nie znają, to na pewno polubią Chopina, a przypuszczam, że większość zna.
A ci, którzy jeszcze nie, będą mieli okazję poznać m.in. dzięki ławeczce w Rio, z której roztacza się piękny widok nie tylko na przyrodę historycznego ogrodu botanicznego, ale także na jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów religijnych na świecie, 38-metrowy pomnik Chrystusa Odkupiciela. W jednym miejscu można więc poczuć polonijne przywiązanie i do kultury, i do wiary. Dla polskich służb dyplomatycznych są jak Wojska Obrony Terytorialnej dla zawodowych żołnierzy albo ochotnicze straże pożarne dla etatowych druhów. Znają wszystkich Polaków w swojej okolicy, służą radą i wsparciem nie tylko sąsiadom, ale też przedstawicielom polskich ambasad. Dlatego podczas naszych południowoamerykańskich podróży często pukamy do drzwi polskich konsulów honorowych. O, dzień dobry, witam serdecznie. Proszę zachodzić. Jestem Michał Skowron, konsul Rzeczypospolitej Polskiej tutaj w Oberá. My jesteśmy w stanu Misiones i tutaj mam biuro, to proszę zachodzić. Prowincja Misiones to region w Argentynie dobrze już Państwu znany z naszego magazynu. Fascynujących polskich historii jest tu tak wiele, że lubimy tu wracać. Tym razem na spotkanie z człowiekiem, który konsulem honorowym RP jest już ponad 3 dekady. A jak to zaczęło? Bo mój ojciec przyjechał z Mielca, moja mama z Krakowa i zajęli te czakry. Tutaj czakra to jest taka działka, co ma 500 metrów z każdej strony, to są 25 hektarów. Wzięli i wybrali jedne tych czakrów, ale to była dżungla, dżungla. Nie było żadnej drogi, były ścieżki, zajechali. To postawili sobie taki domek i w nocy, jak byliśmy małe, koło kuchni, a zima, i rozmawialiśmy dużo, i ojciec, mama opowiadali o tę Polskę. To za to tak to wszystko weszło do serca i do dziś dnia pracuję, pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Nawet miałem jeszcze szczęście zajechać do Polski, do Mielca, tam, gdzie się urodził mój ojciec. Jeszcze stał nawet ten stary dom i tak mi mój wujek, brat mojego ojca, mówił, tutaj mieliśmy łóżko, tutaj dzieci spali, a tam były krowy i tam świnie w tamtym kącie, wszystko w samym domu, tak trzeba było pilnować. Funkcji konsula honorowego nie da się wykonywać bez pasji i przywiązania do kraju, którego jest się przedstawicielem. To nie jest zawód, a prestiż i honor. Z tytułu pełnionych funkcji konsul nie otrzymuje wynagrodzenia, swoje biuro też prowadzi we własnym zakresie. Pan Michał ma w tym rodzinne wsparcie. Mamy tutaj razem ze synem bardzo dużo roboty. Ja jako konsulem muszę jeździć zawsze z Polakami, co przyjeżdżają z Polski, a z drugiej strony. A teraz na ostatku się robi bardzo dużo obywatelstwa polskie. To tutaj w tym biurze pracuje mój syn i wnuk i oni robią wszystkie papiery i później on jedzie prosto do Warszawy i tam idzie do tego biura, co tam się robi obywatelstwa. Siedzi we Warszawie prawie miesiąc i wraca. Ta praca daje mi dużo satysfakcji. Pomagamy Polakom. Moje zadanie to przede wszystkim przyjmowanie dokumentów, które mają pomóc w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Największą trudnością jest to, że ich przodkowie wyemigrowali tutaj przed rokiem 1920, czyli przed pierwszą ustawą o obywatelstwie, przez co nie posiadają oni odpowiednich dokumentów. Tutaj jest dużo Polaków i dużo dzieci, co mają swojego dziadka, albo pradziadka, albo taty, co są z pochodzenia polskiego. Oni są Argentyńczyki, ale matka była Polka, to się jej należy też obywatelstwo. Przychodzą tutaj, bo chcą wyjeżdżać z Argentyny, bo tutaj jest bardzo trudno. Polskie tradycje są częścią naszego codziennego życia. Często, kiedy wybieramy się w podróż, to słuchamy polskiej muzyki, a w domowej kuchni zawsze jest miejsce na pierogi lub inne polskie potrawy. Cieszę się, że mój dziadek piastuje tak odpowiedzialne stanowisko reprezentanta Polonii. Dzięki temu może pomagać dużej liczbie Polaków i potomków polskich emigrantów. Spędzamy wspólnie czas i poznajemy kulturę naszych przodków. To jest dla mnie w tym wszystkim najważniejsze.
Miejscem spotkań przedstawicieli Polonii jest m.in. wybudowany w zakopiańskim stylu Dom Polski, ten sam, który pokazywaliśmy Państwu podczas wizyty przedstawicieli polskiego rządu w Argentynie. To tutaj próby i występy mają członkowie zespołu Nasza Mała Polska. Chodzi o to, żeby czuć się Polakiem i ja czuję się Polakiem. Chodzi o polskie tradycje, o poszanowanie Polski, naszej drugiej ojczyzny, ale także o poszanowanie różnic między życiem w Polsce a życiem w Argentynie. Dlatego bardzo się cieszę, że mój ojciec przekazał mi wartości, którymi z dumą mogę kierować się w swoim życiu. I tak weszła do serca ta Polska, że teraz jeżdżę zawsze do tych związków polskich. Tutaj mamy prawie 9-10 związków, nie tylko Oberá, jest Apostoles, jest Wanda. I mamy Polaków wszędzie, w całej Misiones. Ja tak mówię zawsze, jak jeden zapomni se tradycję, to już państwo zniszczy się. Trzeba trzymać tradycje tak jak polskie, tak jak argentyńskie. Trzeba ich trzymać i pilnować. W Argentynie są 150 tysięcy Polaków z pochodzenia polskiego. Tutaj w Oberá, w balecie są 76 osób, co tańczą. 400 osób, co pracują w tym domu polskim. I połowę nie są z pochodzenia polskiego, ale mają serce, lubią Polskę. Tylko w Misiones jest prawie 25% ludzi, że są Polacy albo z pochodzenia polskiego. Jeszcze jest dużo Polaków, co mają 70-80 lat i mówią po polsku, to trzeba do nich jechać. Ocalić od zapomnienia, taki jest cel i sens publikacji Kolonia Rio Claro, ta ziemia posiada swoją historię. Opowiada historię kolonii założonej przez polskich osadników, zaraz po ich przybyciu na tę ziemię, pomiędzy 1890 a 1895 rokiem. Jest to druga edycja tej książki, ponieważ pierwszą wydano w 1990 roku i obecnie niestety ciężko ją zdobyć. Dlatego nasi rodacy postanowili zadbać o wznowienie książki. Jej autor chętnie przystał na tę propozycję. Podczas prac nad pierwszym wydaniem czułem, że ocalam od zapomnienia historię tych rodzin, które wniosły tak wiele w rozwój naszego kraju. Drugie wydanie powstało dzięki projektowi Domu Kultury Polska-Brazylia, który zwrócił się do mnie z prośbą o odświeżenie książki. Pierwsze wydanie ciężko dostać. Dzieje się tak m.in. dlatego, że na końcu znajduje się lista emigrantów, a w dzisiejszych czasach ludzie aktywnie szukają wiedzy o swoich korzeniach, więc wszystko zostało wykupione, a sama książka do tej pory nie była wznawiana. Pomógł także polski rząd, który wsparł ten projekt finansowo. Tego rodzaju publikacje są dla nas niezmiernie cenne, bo za pomocą danych historycznych zagłębiamy się w historię nie tylko samej społeczności polonijnej, ale przede wszystkim całej miejscowości. Byłoby lepiej, gdyby wydawano coraz więcej podobnych pozycji. Wydanie tej książki jest ważne, szczególnie w takim kraju jak Brazylia. Emigracja polska miała swój początek w dzielnicy, w której się urodziłem, a mianowicie w dzielnicy Pilarzinho. Polacy, którzy przyjechali do naszego stanu, początkowo imali się zajęć głównie związanych z rolnictwem. Przywieźli ze sobą wiedzę z zakresu uprawy ziaren, jednak wnieśli duży wkład również w dziedzinę gastronomiczną. Sporo się od nich nauczyliśmy. Zawsze opowiadam moim uczniom, że z jednej strony potomkowie Polaków teraz piją yerbę, ale z drugiej my jemy pierogi. Najbardziej w tym projekcie lubię to, że najnowsza edycja książki jest dwujęzyczna. Pierwsza była wydana jedynie w języku portugalskim, a bardzo zależało nam na tym, żeby ta lektura była dostępna także po polsku. Tym bardziej, że powinniśmy szerzyć znajomość języka polskiego w naszym mieście i całym stanie Paraná. Czuję się teraz spełniony. Czuję, że zrobiłem, co do mnie należało. Widziałem, że ktoś musiał coś zrobić w tej sprawie i na szczęście jest wielu, którzy wspierają takie inicjatywy. Jestem dumny, że mogłem opowiedzieć historię polskich emigrantów.
A my kolejne polskie historie z Ameryki Południowej z dumą opowiemy Państwu już za tydzień.